Z uwagą pochyliliśmy się jako samorząd nad inicjatywą mieszkańców. Przez ostatnie miesiące na komisjach Rady, na sesji, na poprzedniej sesji dokonaliśmy analizy pracy Straży Miejskiej. Wniosek jest jeden, Straż Miejska Bielawi jest potrzebna i wyraz temu dała Rada zdecydowaną większością głosów, przegłosowując fakt, że Straż Miejska Bielawi dalej funkcjonuje. W toku dyskusji były zgłaszane różne uwagi i propozycje, czasem sprzeczne. Z jednej strony mówi się o tym, że jest niedosyt pracowników straży na mieście, że za mało ich widać, z drugiej strony postulat, żeby zmniejszyć ilość pracowników. W sumie 10 osób jest zaangażowanych, pracują na zmianę, pracują czasem jak trzeba, to i mają dyżury w nocy, czasem zdarza się, że pracują w soboty i niedzielę, jeżeli jest taka potrzeba. Restrukturyzacja była dokonana na początku. Trzeba wyciągnąć wnioski z uwag zgłaszanych przez radnych, przez mieszkańców, ale to już na spokojnie. Bardzo mnie to cieszy, że głosowanie przebiegło w ten sposób. Powiem szczerze, że do samego końca nie wiedziałem, jestem mile zaskoczony. Doceniono naszą pracę. Będziemy pracować dalej, tak? Jeszcze lepiej niż teraz. Dla dobra mieszkańców Bielawy. Restrukturyzacja już się odbyła, tak? Radni głosowali przecież na nową uchwałą odnośnie pracy Straży Miejskiej. Ta restrukturyzacja jakby już jest w fazie końcowej, a jeśli chodzi o informowanie naszych mieszkańców, co robimy, jest to trudna rzecz, dlatego że takie służby jak nasze chcą pracować w ciszy, tak? No, na prośbę radnych, tak, no, też mieszkańców, będziemy się starali ten przekaz, jakby, żeby on był większy, żeby on trafiał do większej ilości ludzi. Głosowałem za likwidacją, może nie tyle za likwidacją, co za zmianami restrukturalnymi, bo wiele dzisiaj rzeczy zostało powiedzianych. Zabrakło mi przede wszystkim merytorycznego argumentu finansowego, to znaczy jeżeli mówimy o tym, że Straż Miejska po likwidacji, że trzeba będzie ponieść koszty związane z pewnymi zadaniami, które Straż Miejska teraz robi, nie przedstawiono nam tych kosztów. Jakie to będą rzeczywiście koszty? Czy one będą większe, czy mniejsze? Wydaje mi się, że to do końca nie jest potrzebne. Cały czas uważam, że Straż Miejska jest przydatna. Jest przydatna, bo jest to służba, która w wielu przypadkach, łącznie z, tak jak ja pracuję, daje pewne możliwości, daje pewne jakieś możliwości zabezpieczenia drobnych rzeczy związanych z działalnością miejską, czy dzikie wysypiska, czy zabezpieczenia kolumn przemarszowych i tak dalej, bo organizacja ma zabezpieczenie małych imprez. Natomiast ważne jest to, żeby to rzeczywiście było konstruktywne działanie, a widać, że są z tym problemy. Wygrał burmistrz, wygrał komendant, przegrali obywatele. Mieszkańcy są teraz zasmuceni z tego względu, że ta Straż Miejska staje? Cóż, no myślę, że tak, bo większość mieszkańców, co pokazało choćby ankieta radnego Tkacza, jest zdecydowanie za likwidacją straży. Będą kolejne wasze inicjatywy? Tak. Po pierwsze, jest bardzo głębokie podejrzenia, że w trakcie procedowania tej uchwały doszło do złamania statutu miasta, o czym już wspominałem, artykułu paragrafu 41 ustęp 4. I to jest, nie wykluczamy, że zaskarżymy dzisiejszą decyzję Rady Miejskiej do wojewody dolnośląskiego. Cóż, może się skończyć to powtórzeniem głosowania po uprzednim uzupełnieniu luk formalnych w procedowaniu. A jeżeli to i to nie przyniesie rezultatu, to zapewniam, że w przyszłym roku chcemy przeprowadzić referendum w tej sprawie. Przy okazji pierwszej tury wyborów samorządowych, gdyż to daje jakby duże prawdopodobieństwo, że takie referendum będzie ważne. I wtedy cóż, mieszkańcy się wypowiedzą i nikt nie będzie miał żadnej wątpliwości, czego chcą. Jak pan ocenia dyskusję na dzisiejszej sesji? Wniosła ona coś nowego? Czy uważam tak, no dyskusja była taka, że część mieszkańców wypowiedziała się, dość powszechne opinie o tym, że Straż Miejska nie działa dobrze. No jeden mieszkaniec wypowiedział inną opinię. No cóż, ten mieszkaniec, myślę, że to była jego opinia. Nie ma na to wpływu to, że jest członkiem stowarzyszenia, którego szefową jest żona komendanta. A jeżeli chodzi o dyskusję radnych, no to widać, że radni bardziej ważą głos burmistrza od głosu mieszkańców.
Klub Radnych Niezależnych nie poparł uchwały likwidacji Straży Miejskiej. Wynika to z kilku aspektów. Przede wszystkim uważamy, że jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców jest zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa. Poza tym Klub Radnych Niezależnych nie szedł do wyborów z chęcią likwidacji Straży Miejskiej. Nie wystawialiśmy tego jako postulatu naszego przy wyborach. Dlatego też postanowiliśmy zwrócić się do mieszkańców z prośbą o opinię i sugestie w tej sprawie. Takie opinie i sugestie zostały nam przesyłane, dostarczane zarówno osobiście, mailowo, bądź przez Facebooka. Z opinii mieszkańców jasno wynikało, że są jak najbardziej za poprawą funkcjonowania Straży Miejskiej, ale nie za jej likwidacją. Stąd też nasza decyzja. Ponadto opinie, które otrzymaliśmy zarówno od policji, czy informacje od Straży Miejskiej na komisjach jasno sugerują, że Straż Miejska jest niezbędna w takim mieście jak Bielawa. Jak pani ocenia dzisiejszą sesję? Była merytoryczna dyskusja? Tak, jak najbardziej. Powiem szczerze, że wręcz jestem pozytywnie zaskoczona, bo jest to jedna z pierwszych merytorycznych rozmów między radnymi a osobami, które uchwałę wnosiły. Warto, by mieszkańcy jednoczyli się przy inicjatywach społecznych? Jak najbardziej. Proszę zobaczyć, co się zadziało i to zauważyli wszyscy. Z chwilą, kiedy wpłynęła uchwała, już zaczął poprawiać się wizerunek Straży Miejskiej, jednocześnie poprawa funkcjonowania Straży Miejskiej.